Wielu z nas uważa, że konie to już przeżytek, bo nawet na wsiach ciężko już spotkać te piękne zwierzęta. Konie jednak wciąż są potrzebne człowiekowi. W Zespole Szkół Specjalnych nr 4 w Sosnowcu konie pomagają niepełnosprawnym uczniom. Jesteśmy w Zespole Szkół Specjalnych nr 4 w Sosnowcu. Proszę nam powiedzieć, z jakimi dziećmi tutaj współpracujecie? Zespół Szkół Specjalnych to placówka przeznaczona dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim, ze sprzężeniami. Tutaj jakiś czas temu już powstał pomysł, żeby z tymi dziećmi pracowały koniki. Proszę nam powiedzieć, ile lat już to są te konie, ile tych koni macie i macie też od zeszłego tygodnia nowego konia, prawda? Tak, terapia trwa już ponad 5 lat i w tej chwili rozwija się w sposób naprawdę fantastyczny. Zaczęliśmy skromnie od jednego konia. W tej chwili posiadamy już 4 koniki. 2 są użyczone, 2 są przekazane przez Klub Gaja. Współpraca z Klubem Gaja to potężna inwestycja przyjaźni, wsparcia i fantastycznych ludzkich uczuć po prostu. Dzięki koniom możemy realizować ten typ ćwiczeń, które dzieci cieszy najbardziej. Efekty są niesamowicie widoczne i bardzo, bardzo spektakularne, a przy tym sprawiają dzieciakom ogromną radość, ponieważ ćwiczenie w ramach hipoterapii powoduje, że dziecko się nie męczy, a wszystkie ćwiczenia fizyczne wykonuje z ogromną radością. Czyli dzieci nie mają jakby rezerwy do koni, jest jednak sama radość, tak? Nie zgadza się. To taki wielki pies, to takie 500 kilo psa, które nagle jest przyjazne, jest ciepłe, pachnie, można się przytulić, można dotknąć, no i jest niespotykane w mieście. Niewiele dzieci ma możliwość w środku potężnej aglomeracji dotknąć konia. W szkole przy ulicy Franciszkańskiej konie tu już codzienność. Od 2011 roku prowadzone są tutaj zajęcia z hipoterapii. Dzieciom pomoc niosą 2 kucyki i 2 konie. Niedawno szkoła otrzymała nowego konia, 10-letniego lasera. Dzieci do zajęć z końmi nie trzeba długo namawiać. Proszę nam powiedzieć, co tutaj robicie? Witamy serdecznie. Dzisiaj dzień stajenny, dzień gospodarczy w naszej szkole, czyli Patrycja, akurat padło dzisiaj na Patrycję, średnio raz w miesiącu każde dziecko próbuje swoich sił w pracach i czynnościach gospodarczych. Patrycja dzisiaj ma za zadanie posegregować jabłka, które dostaliśmy od różnych dobrych ludzi dla naszych koni. Są to oczywiście jabłka spadowe, więc często gęsto są poobijane i zgnite i musimy te jabłka posegregować. Oprócz tego Patrycja przygotuje stajnie dla koni. Także my teraz z Patrycją udajemy się do szopy. Patrycja zabiera wózek, będzie ładować siano i słomę i będzie przygotowywać podłogę dla koni. Tak, Pati? Tak, a później kawka na koniec. A na koniec w nagrodę oczywiście kawa. Musi być z mleczkiem. Koniecznie z mleczkiem. Zapraszamy. Dobrze, to będziemy patrzeć. Siano, dobrze? Najpierw zrobimy, załadujemy sianko. Proszę bardzo. To potem musimy, Pati, posprzątać, wiesz, bo to już... Z góry. Nabieraj z góry, ładuj do wózka. Tylko, że mają hipoterapię na grzbiecie konia i w różny sposób ten ruch konia działa oczywiście w zależności od schorzenia, jaki dany uczeń posiada, to generalnie przy tego typu czynnościach to też jest ruch, a oprócz tego no, ma to też przełożenie na późniejsze życie, bo oczywiście być może w życiu nigdy Patrycja grabi nie będzie używała, ale samo nakładanie do wózka będzie pewnie jej przydatne w życiu codziennym, choćby, nie wiem, idzie na zakupy i ładuje rzeczy z wózka do siatek i tym podobnie. Także poza tym, co istotne, nasi uczniowie bardzo lubią tego typu zajęcia, ten rodzaj aktywności, bo mają też świadomość, że robią to wszystko dla koni. Nie tylko i wyłącznie dla siebie, ale dla koni. Bierzemy też do wozu lasera. Pani, to ty bierzemy śmiało. Najlepiej, Patuniu, nie, tyłem, obróć wózek, jedź tyłem, ładujemy do żłoba. Dobrze, pani mi mówi, to tropie. Wszystko, całą zawartość tego wózka musimy wypakować, ja mi sobie więcej. Pani mówi, to jest takie ładne, to jest bardzo ładne. Uwaga, odwrócimy się odwrotnie, tak? Te haki, które tutaj są, musimy zahaczyć za deski przybite do ściany. Zrobiłaś sobie? Tak. Świetnie. Gotowa? Widzisz te haki? Widzisz te deski? Ty swój hak musisz włożyć za tę deskę. Ja swój za tym. Dźwigamy. 3, 4. Jest. Doskonale. 5. Pocieszę. Dzięki. Doskonale. Kończymy jabłka. Pamiętasz, jak kroimy? Koń ma duże zęby, tak, więc... Tak i tak.
Czyli na ile części? 4. Brawo! 4 taki, piątka. Pamiętasz, cudna jesteś. No to śmiało. Kroisz na 4 części, odkładasz do miski. To będzie kolacja dla koni albo śniadanie. Zobaczymy, czego tam brakuje. Świetnie, na 4 części. Dobrze nóż trzymasz? Spójrz na ostrze. Tu. Właśnie. Okej. I odwróć sobie płasko jabłko, żeby ci było wygodniej przeciąć na ćwiartkę jeszcze na pół. Świetnie. Proszę nam powiedzieć, na czym polegają te ćwiczenia i w czym one mają dzieciom pomóc? Hipoterapia głównie u takich dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Działamy ogólnie na, podnosimy, normalizujemy napięcie mięśniowe u dzieci, pracujemy nad ogólną postawą, równowagą, ćwiczymy koordynację wzrokowo-ruchową, również zajmujemy się konikiem, czyścimy konia, pielęgnujemy go. Zajęcia mają działanie relaksujące, wyciszające również dzieci pobudzone. Często widzi Pani w swojej już pracy doświadczenie, które pozwala, po prostu efekty, czy są? Tak, efekty są generalnie duże, aczkolwiek nie są widziane z dnia na dzień, tylko jest to długa praca, która również jest pracą zbiorową. Hipoterapeuci, rehabilitanci, logopedzi, wszyscy pracujemy nad danym dzieckiem i pacjentem razem. Życzymy powodzenia Państwu w tej pracy i dziękuję bardzo. Dziękuję również. Może więc warto czasem zastanowić się nad przeznaczeniem swojego starego, wysłużonego konia. Rzeźnia nie zawsze jest rozwiązaniem, bo tu tego sympatycznego zwierzaka przyjmą z ochotą.